Siemanko, z tej strony Rozkminator, witam w bonusowym wydaniu Pegasusa Dupazusa. W tym wypadku będę męczył się przy Super Mario Bros. Pierwszej grze na Pegasusa, którą zobaczyłem. Tak jak już wam opowiadałem, Pegasusa po raz pierwszy zobaczyłem u jakiegoś kolegi, który dostał go na komunię. No i przybiegł do mnie i mówi, że dostał komputer na komunię, dostał komputer. No ja oczywiście zaciekawiony, jako że moje Atari 65 stało jeszcze u mnie w pokoju. W dużym pokoju u starych stał już PC 386, na którym dziarsko ogrywałem różne tam X-Wingi. I no, na samo słowo komputer, jak ktokolwiek tam ze znajomych z klasy, czy skądś takie coś posiadał, no to odwalała mi szajba, ponieważ komputer to było narzędzie przyszłości i w ogóle zajebistość. No więc jakież było moje zdziwienie, o kurwa, jebać cię Mario Bros. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dotarłem do niego do domu i zobaczyłem dziwne coś podpięte do telewizora. No i na tym telewizorze on mi pokazuje Mario Bros. No ja tak biorę ten dziwny coś do ręki. Mówię, jak to? Co to jest? Gdzie klawisze? No nie jakieś tam strzałki takie do tego. Jak to grać? To tak może? Czy jak srakowak? Nie ma joysticka w ogóle jak na Amidze albo na Atari. Co to w ogóle kurwa ma być, tak? No i biorę to do ręki, i on mówi, że no tutaj lewo, prawo sterujesz, do góry, do dołu, i tak kurwa, ale beznadziejnie jest ten krzyżak w ogóle, no kto to pomyślał, żeby do dołu było inaczej niż na strzałkach w komputerze, że wiecie, że w tej samej linii, co no tutaj jest pośrodku, tak? No przecież strzałki, no to że do dołu to powinno być na tym samym poziomie, co lewo i prawo. O Jezu, jaki byłem głupi. No i on mi pokazuje, że tutaj chodzisz, tak, tutaj naciskasz to on skacze. Ja tak, kurwa, naciskasz i skacze, przecież to pojebane, jakieś do góry to jak się naciska to się skacze. Przecież zawsze było, że strzałka do góry albo joystick do góry, bo dociska to się najwyżej do strzelania. A gdzie, mówię, a gdzie tu się strzela? Nie, że tu się nie ma, to jest do biegu jeden przycisk i jest drugi do skakania. Tak zaraz, jak to? No, że można czasem znaleźć jakiś taki kwiatek i czasem to jest ten sam co się biega, to się strzela. Ale chujowa jest ta gra, weź pokaż coś innego, nie? No i tam włączył z tego 168 w jednym jakąś inną grę. W końcu zapewne dotarł do kontry, bo pamiętam, że to było jedyne co stwierdziłem, że to jest nawet okej, dawaj pograjmy w to. No i tam to było za to też fajnie, że można było grać na dwóch graczy, z czym no, byłem już zaznajomiony na Atarince i Amidze. Ale do Atarynki miałem chyba tylko jeden joystick i nawet nie mogłem z bratem za bardzo pograć nic na dwie osoby. No a Amigę miałem tylko u brata ciotecznego, tak więc że tak powiem nie codziennie pod ręką. No a tutaj był kolega pod ręką, że tak powiem, z czymś, w co można było pograć we dwie osoby. No ale tak jak mówiłem, na początku byłem strasznie zdegustowany tym Pegasusem i myślałem, że jego rodzice po prostu dali się nabrać na jakiś bubel czy coś w tym guście. Później zaczęły się te Pegasusy pojawiać coraz bardziej. No i w momencie, kiedy wszyscy zaczęli prawie tam, znaczy wszyscy, mnóstwo dzieciaków zaczęło mieć te Pegasusy i tak jak mówiłem, w naszym osiedlowym klubie jakiś tam sklepikarz zafundował dwa egzemplarze, na które można się było zapisywać nagranie. No i tam też wszyscy, tam się przede wszystkim właśnie w tym klubie zapoznałem z Mario, no bo tam u kolegów to jeszcze można było czasem wydębić, żeby pokazali tam coś innego do zagrania. Zresztą po kolegach na Pegasusy to chodziłem jeszcze zanim nastała cała ta druga fala chyba już tych kartridży na bazarach i tak dalej, bo na początku to wszyscy mieli 168 w jednym. Jakieś tam pojedyncze. Ktoś czasem przyniósł do tego klubu jakąś złotą czwórkę, czy tam piątkę. Ale Micro Machines też pamiętam z tego klubu jako grę, która była w miarę okej, bo kojarzyłem Micro Machines z Amigi. I dopiero właśnie w tym klubie zacząłem kojarzyć, znaczy widywać więcej kartridży, no bo zaczęły się pojawiać coraz bardziej, coraz więcej dzieciaków to miało. Ale tak jak mówiłem, jakimś cudem zawsze Mario Bros. Było preferowane przez wszystkich. Ja nie wiem, czy to była taka, działała taka mania, że no, ktoś, kto nie miał tego Pegasusa w domu, przychodził na te zapisy do klubu i z
słyszał tylko o Mario, widział tylko Mario u jakiegoś tam kolegi czy coś i dlatego tak go ciągnął do tego, kurwa, do tego tytułu. Czy też w tej grze jest po prostu coś, czego ja nie widzę? Bo mówię, dla mnie, jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to oprócz tego, że pierwsze wrażenie było takie, że przecież na moim Atari to samo można by było udźwignąć. No nie widziałem jeszcze wtedy, że taką wielką sprawą jest ten scrolling ekranu, którym to się Super Mario tak szczycił w swoim czasie. De facto na Ataryce muszę przyznać, że niewiele platformówek było tak scrollowanych, jeśli już to były bardzo proste, typu nie wiem, Spy vs. Spy czy coś w tym guście. Ale no mówię, nie byłem zachwycony. A platformówki, jakie kojarzyłem najbardziej, to już były te z ery Amigowej, ponieważ brata ciotecznego właśnie tam. Tak w ogóle to pierwszą taką platformówkę lepszą, jaką widziałem, to był Prince of Persia na PC-cie. Później na Amidze nastąpił Another World i Flashback. To był rodzaj platformy, z którym byłem zapoznany najlepiej. I który do dzisiaj podoba mi się najbardziej. Dopiero po latach miałem odkryć, że gry tego typu mają swoją wspólną nazwę, że są uznawane. Game over. Wspaniale. Ekstra, w Mario Brosie był game over. I zaczyna się od początku, nie pamiętam tego nawet, a to kolejny dowód na to, że ta gra jest do dupy. Jak ja nie znoszę pierwszego Mario Bros. Pierwszego Mario Bros. Generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem Mariana, ale są gry, które nawet z nim lubię. Zresztą pozwolę sobie na koniec tutaj tego let's playka pyknąć w jedną, którą na Pegasusa, którą uważam za dużo lepszą. Tutaj może niektórych zaskoczę, ale jeden z moich ulubionych, tak jakbym lubił gry z Mario. Jedną z lubianych przeze mnie gier z Mario jest, uwaga, Yoshi's Island. Czyli ta gra, która wszystkich wkurwia, bo ma dziecinne dźwięki, dziecinną grafikę, ma wkurwiające, płaczące dziecko, które trzeba cały czas ratować i tak dalej. A mi się właśnie z tych wszystkich względów podoba ze wszystkich tych Marianów najbardziej, ponieważ w tej grze mnie wkurwiają irytujące dźwięki, wkurwia mnie dziecinna oprawa i grafika i tak dalej, ale w tej to jest po prostu przypadek, nie? Takim wyszło. A tam jest wszystko zaplanowane w ten sposób, no nie? Te całe tło, które jest narysowane jak, niemalże jakby kredkami. Te specyficznie irytujące dźwięki, które podobierali pod tą grę. No, generalnie Yoshi's Island jest moim zdaniem spoko. W przeciwieństwie do tego gówna, nie znoszę tej gry. Może dlatego, że Yoshi's Island jest też generalnie troszeczkę wolniejszy w niektórych fragmentach niż ten Super Mario Bros. Ponieważ ja generalnie, tak jak mówiłem, po latach dopiero dowiedziałem się o tym, że istnieje coś takiego jak Cinematic Platformer i że gra, na przykład na którą dwie gry, na które czekałem w tamtym czasie najbardziej, czyli Another World 2 oraz Heart of Darkness, również należą do tego podgatunku. Oraz że należą do niego między innymi taka gra jak Weird Dreams na Amigę, One Escape też bodajże na Amigę i przeportowane później na PC-ta, oraz In Your Dreams czy coś takiego. Pamiętam, że na jednym z cover disków do Secret Service, tutaj w ogóle odezwa dla każdego kolekcjonera, który posiada jakieś te dyskietki, które Secret Service dodawał do swoich wydań, żeby mi łaskawie powiedział, czy udało mu się może odpalić taką dyskietkę i na której z nich znaleźć polski jakieś tam demo, prezentację bodajże tej gry In Your Dreams, ponieważ wyglądała właśnie na coś podobnego do Flashbacka, ale nie została później chyba nigdy wydana, albo wydana pod innym tytułem. Tak znaczy, jeżeli ktoś ma dyskietki stare Secret Service'a, to kurde, nawet nie wiecie, jakbym chciał to zobaczyć. Ach, jebać, warpy.
wszyscy testują te cover dyski jakieś tam. Axel, masz jakieś dyskietki do Secret Service'u? Z tego byś zrobił relację. Super Mario Bros. No, tak czy inaczej, no, byłem wychowany na cinematic platformerach i gra, w której się nagle tak szybko zapierdala gdzieś tutaj, no nie, bo te platformnika, wszystko się tak szybko przesuwa i tak dalej, było dla mnie kompletnie wtedy nie do ogarnięcia. Prawdopodobnie jest to, było to coś w rodzaju tego, o czym opowiadają niektórzy amerykańscy posiadacze NES-a, czyli przesiadka z Atari 2600 na właśnie na NES-a. I związane z tym szok, że o Jezu, inne sterowanie, inna grafika i tak dalej. Ale no, u mnie jakby ten szok nastąpił, kiedy zobaczyłem pierwsze gry na Amigę, tak więc byłem, że tak powiem, zapoznany w innej kolejności. I po prostu na Amidze nawet wtedy jeszcze nie widziałem takich gier jak Super Frog na przykład. A kiedy już zobaczyłem, to mi się nie spodobały, ponieważ były podobne do Super Mario, który mi się bardzo nie podobał. I no mówię, no nie wiem, do dzisiaj jest coś w tym pierwszym Mario, co sprawia, że po prostu mam ochotę wziąć i spalić kartridż, na którym znajduje się ta gra. Jest do dupy, strasznie mnie wkurwia, że jest taki popularny, nie wiem, no ja pierdolę, Mario, jesteś chujowy. Dlatego zrobimy sobie szybki resecik i pykniemy w grę z Mario, która jest dużo, dużo lepsza. Super Mario Bros. 3. Którego to nigdy nie widziałem na Pegasusie za tamtych czasów. O, fajnie, mamy zgliczowany ekran startowy. No ale cóż. Nie wiem czemu, ale ta gra wydaje mi się już dużo lepiej skonstruowana i ma przede wszystkim lepszą fizykę i sterowanie od pierwszego Mario. Bo tutaj mam wrażenie, że steruję tą postacią wreszcie, że mogę ją dobrze w miarę kontrolować. Nie ma tego takiego chujowego poślizgu. Znaczy on jest, ale jest lepszy do kontrolowania, łatwiejszy. Potem zakres ruchów jest tutaj zwiększony, dużo bardziej są te znajdźki fajne itd. itp. Grafika wygląda na dosyć stylizowaną. No, generalnie te Mario to ja rozumiem, no nie? Tak. Ale tego pierwszego to po prostu nie mogę znieść. Jestem lamusem strasznym w tym Mario, ponieważ no, nigdy nie czułem potrzeby tego, żeby masterować swój skill w te gry. Po prostu ich stylistyka tak mocno mi nie odpowiada, że wiecie, no, nie widzę dla nich ratunku niejako. Z ciekawości kiedyś za to odpalałem no, generalnie wszystkie gry z Mario, bo jak już się znać na grach, to znać się na grach. Wiedzieć trzeba, jak to wygląda. Tak więc odpalałem jak jakieś takie odpały na Wii, typu tam Mario Galaxy i tak dalej. No i cóż, ja jestem, no mówię, podziwiam jak najbardziej Nintendo za stworzenie takiej gigantycznej marki, franczyzy całej, po prostu generalnie popkulturowej, no ikony niemalże, no bo Mario to chyba jest chyba obecnie bardziej znany niż myszka Mickey, mi się wydaje, i Królik Bugs na przykład, co za dzieciaka na przykład, no było niemożliwe moim zdaniem u nas. Każdy znał prędzej myszkę Mickey, Kaczara Donalda niż Mario. Mimo że na zachodzie Mario już sobie się dobrze od kilku lat sobie bardzo dobrze radził i się, że tak powiem, rozpanoszył. A z Super Mario tym pierwszym jest w sumie też i tymi Pegasusowymi moimi latami jest też związana w sumie ciekawa historyjka. W związku z filmem Super Mario Bros. Mianowicie film Mario Bros. Miał, nie pamiętam czy u nas w ogóle miał premierę w kinach, ale pamiętam, że miał premierę swoją w telewizji, gdzieś tam na Dwójce, wiecie, o 12 w niedzielę jakąś. Pamiętam, że wyświetlali Super Mario Bros. To był jakiś, nie wiem, 95 rok może, 4. Wiem, że już byłem po Parku Jurajskim na pewno, no i że już tam widziałem kilka razy tego Mario w klubie.
Ale, że tak powiem, uniwersum Mario było mi totalnie nieznane. Ja tam nie wiedziałem, kto to jest ta Peach, kto to jest Koopa, kto jest co i sro. I generalnie Mario mi się nie za bardzo podobało. Ale jak zobaczyłem w telewizji zajawki filmu, który był jakiś taki, wyglądał jak Łowca Androidów, z dinozaurami zrobionymi w komputerze i jakimiś efektami specjalnymi, no i to mój 11-letni umysł po prostu stwierdził, że wow, kurwa, coolness overload po prostu. I oczywiście zasiadam razem z bratem zresztą, który tamtego popołudnia, żeby obejrzeć Super Mario Bros. I podobał mi się wtedy zajebiście. I w ogóle nie pamiętam też nikogo, kto by mówił, że ten film był chujowy. Tak w ogóle. Dzisiaj jest uznawany za legendarnego filmowego krapa. A ja pamiętam bardzo wyraźnie to, że wszyscy następnego dnia, czy właściwie tego samego popołudnia, jak skończyliśmy oglądać i wyszliśmy na podwórko, czy tam nawet poszliśmy do klubu, żeby pograć więcej Mario, no to wszyscy mówili, że zajebisty film, dinozaur tam, o jak ci te z bazuki strzelali, o jakie świetne i to i tamto i sranto. I słuchajcie, do dzisiaj zresztą uważam, że Super Mario Bros. To jest jedna z najlepszych filmowych adaptacji gry, jaką zrobiono. Wielu ludzi się z tym nie zgodzi ze względu na to, że ma tak niewiele wspólnego z materiałem źródłowym, ale ja właśnie przez to uważam, że to jest najlepsze, co mogli z tym zrobić. Ponieważ oryginalny świat Mario jest tak dupowaty, no jakieś kurwa kreskówkowe muchomorki, srorki i tak dalej, że nadaje się tylko na kreskówkę. To też zrobili i bardzo dobrze. Super Mario Bros. Super Show czy coś takiego zawierał w Ameryce jakieś tam segmenty kreskówkowe z Mario. Chyba nawet nie, teraz nie dam głowy, czy nie powstała osobna seria taka jak tam Sonic Sunday, Sat-A-N, czy chuj wie jak tam to się nazywa. Ale no, na kreskówkowe produkcje Mario moim zdaniem jak najbardziej się nadaje, natomiast co do filmowych, to bardzo dobrze, że poszli w taki mroczny, autoparodystyczny ton, ponieważ nic innego moim zdaniem się po prostu w przypadku Mario by nie sprawdziło. To nie jest historia, która zasługuje na poważne opowiedzenie, która by była w stanie udźwignąć coś takiego moim zdaniem. I do dziś uważam, że jest to jeden z fajniejszych filmów na podstawie gier, ponieważ odjechali kompletnie z materiałem źródłowym. Zagrali w Mario, nażali się kwasów, obejrzeli teledyski Motley Crue, obejrzeli tego Łowca Androidów, stwierdzili, tak, chcemy zrobić takie coś. I zrobili. I kurwa, mi się bardzo podobało. Tak więc, jeżeli ktoś się mnie by zapytał, co sądzę o filmie Super Mario Bros., to mówię wam, że nie do dupy. O, umarłem, jak słodko. No, ale jako, że miałem tylko zrobić bonusowy odcineczek na temat Mario Bros., to będę za chwileczkę kończył, zwłaszcza, że nie gram w Mario Bros., tylko Mario Bros. 3. No i jak widzicie, przy tej grze moje reakcje są zupełnie inne. Nie wiem, ona mnie tak nie wkurwia. Jest zupełnie inaczej, zupełnie inny feeling. Super. No, takie patenty właśnie sprawiają, że te gry są późniejsze z Mario, są moim zdaniem dużo lepsze od tej pierwszej, która ja rozumiem i podziwiam i nie podważam jej legendarności i ważności w dziejach gier wideo, ale pod względem grywalności to ta pierwsza Mario jest moim zdaniem już po prostu dzisiaj kompletnie niegrywalne. Trzeba być, wiecie, już hardkorowcem zaciętym na to, żeby zaliczać retro gry. Natomiast moim zdaniem w Mario Trójkę na przykład można już sobie pograć tylko, nawet jeśli tylko starymi grami się ktoś interesuje na zasadzie egzotycznej ciekawostki i o, w co to grali moi dziadkowie. I nie odczuję zbytniego bólu. Oczywiście, no, tak jak to już się wyraziłem, uważam, że praktycznie wszystkie te 8-bitowe gry na NES-a, czy jak to woli Pegasusa, mają swoje lepsze 16-bitowe odpowiedniki, ponieważ zawsze jakbym będę miał do wyboru, to wolę zagrać w Yoshi's Island niż w Super Mario Bros. 3 albo w Castlevania 4 zamiast 1. No może jedynym wyjątkiem, i to jest bardzo dziwne, jest Contra, ale
ale to tylko dlatego, że te wersje 16-bitowe są tak kurwa trudne, że są po prostu nie na moje palce. Contra 4 za to na DS-ie, które jest w oldschoolowym stylu, jak najbardziej mi pasuje i zdecydowanie też częściej zdarza mi się już obecnie pogrywać w kontrę tą właśnie na DS-ie, mimo że jest też dużo, dużo trudniejsza i nie potrafię jej przejść, ale jakoś tak dużo częściej ją sobie odpalam niż tą klasyczną, bo klasyczną, że tak powiem, przeciorałem. No i coś mi się wydaje, że normalnie nie będę w stanie przejść tej pieprzonej lawy. Dlaczego to jest takie irytujące? Dlaczego ciągle nie mogę złapać tego grzybka? Co to za jakieś kule blisko? Dostanę może wzrost? No, jest wzrost. Tak, no więc chciałbym was też już wszystkich tych, którzy dotarli tutaj na ten tajny bonusowy kanał, zapytać, jak wam się podoba jakość tych materiałów, co o nich sądzicie, czy zamierzacie spoglądać na skrzynkę subboxową z wyczekiwaniem na to, że kiedy się pojawi nowy materiał od Elektroskansen Extras, czy może jest to do dupy i nie ma sensu w ogóle tego więcej kręcić. O, game over. No, zróbmy end. No, tak więc na taki odzew bardzo czekam. Powiedzcie, co o tym sądzicie. A tymczasem dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.